Cześć wszystkim z tej strony, Kami z kanal Encyklopedia Kryptowalut. Sorry, że jest tak mega ciemna na kamerce, ale straszne chmury widać na dworze. Zaraz pewnie burza się rozpęta, tutaj w Katowicach, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chcę powiedzieć o dwóch sprawach. Jedna sprawa to jest ciekawy artykuł, który znalazłem na portalu money.pl. Może wielu stwierdzi, że nie najlepszy artykuł. Ale troszkę się pointeresowałem tematu z racji tego, że gdzieś tam w moich planach jest zakup mieszkania, jakieś tam przestrzeni kilku miesięcy. A druga sprawa no to jest Uniswap AirDrop wersja druga oraz Uswap, czyli dwa super AirDropy, gdzie można zarobić 1000 dolarów. I chcę powiedzieć o tym, że jest to po prostu scam. jest to informacja potwierdzona na Discordzie samego Uniswapa. Jeżeli nie jest to skam, ktoś z Was z tego pieniądze wypłacił, to niech pierwszy rzuci transakcją ten, kto potwierdził właśnie to, że nie jest to scamem. Dziękuję. Zaczynamy od analizy rynku. Dalej nuda, dalej nic się nie dzieje. Poczniaczek standardowy. Najwięcej zyskała tutaj Zilika. Y Saje nadal do góry troszkę. Gdzie tu jeszcze, co tu mam za tokeny? Energy Web Token, BitTorrent, najbardziej po dupie dostał Yield Finance. Nadal sobie tutaj spada od szczytu, cały czas, cały czas w dół. Synthetix też w dół. W ogóle te tokeny z tego ostatniego haku KuCoin'a w jakiejś części były właśnie prane przez tą kryptowalutę Synthetix. Takie informacje przynajmniej znalazłem na ich Twitterze. Także ciekawa informacja, że hakerzy próbują te tokeny rozwodnić na bardzo, bardzo dużo różnych kryptowalut. Nie tylko wyjść do jakiegoś Monero na przykład, czy do jakiegoś innego takiego anonimowego tokena, ale na zwykłych lc 20 tokenach też ten handel, te pranie się odbywa. Nie? Ciekawe. Troszkę lepszy humor u inwestorów widać na rynku. 49 punktów, więc delikatnie, delikatnie do góry. Ciekawe jak jest to skor skorelowane z nastawieniem na rynku S&P500. Jak widzimy kolejny dzień mamy tutaj na zielono. Wczoraj taki Wczoraj rynek się nie miał zdecydować i zostaną praktycznie w tym samym poziomie co dzień wcześniej, natomiast dzisiaj mamy godzinę, jak tu nagrywam, dość późno, bo 16.50, strasznie jestem czerwony i ciemny na tej kamerce, ale no niech już to zostanie. Więc jak na razie idziemy do góry, ta kreska, którą tutaj narysowałem, ta czerwona, jest to ATH z lutego, no i właśnie będziemy się do niej zbliżać, wiecie... Ludzie, inwestorzy i tak dalej lubią przyciąganie do pełnych liczb, albo do jakichś takich oporów, do jakichś wsparć, no i to jest takie nasz w tym momencie opór na tym ostatnim ATH na 3384, z tego co sobie tutaj zaznaczyłem, także myślę, że te parcie do tego poziomu będzie narastało i że te wzrosty będą kontynuowane. Wzrosty oczywiście są tutaj spowodowane zapewne tym stymulusem, o którym mówiłem, znowu hajs spada ludziom do kieszeni, a jeszcze tutaj. Łącząc ten temat, to wczoraj odbyła się, dzisiaj w nocy, tak naprawdę dla Polaków, pierwsza debata pomiędzy panem Donaldem Trumpem, a panem Bidenem. I z tego co mówią komentatorzy, bo ja sobie gdzieś tam tylko przeskipowałem, miałem jakieś fragmenty, z tego co mówią komentatorzy, no to merytoryki tam nie było praktycznie w ogóle. Przekrzykiwanie, wyzwiska i tak więc nic z tego jak na razie nie wynika z tej debaty. Jakiś tam spór, osąd najwyższy był pomiędzy tymi dwoma panami. Ale jeżeli chodzi o takie sprawy gospodarcze, jakieś konkrety, to na razie, na razie tego nie było. Natomiast to nie jest tak, jak w Polsce, że jest debata prezydencka, gdzie, gdzie zdarzało się tak, że prezydent urzędujący nawet nie podchodził do, do tej debaty po prostu, bo po co, albo chciał podejść, ale tylko swojej stacji prawowitej, jedynej, najlepszej TVP PiS, tak. No ale tam tych debat prezydenci, nie że jak jest ten wybór między republikanami a Domin... demokratami, to tam tych debat w tych dwóch grupach jest mnóstwo. Później jak już mamy tych dwóch kandydatów, czyli tutaj akurat właśnie tego Bidena i Trumpa, no to, to nie skończy się na jednej debacie, jakby to się skończyło w Polsce, czy tam na dwóch, tylko tych debat będzie wiele, żeby ci ludzie naprawdę poznali poglądy tych kandydatów na po prostu ich różne stanowiska, na każdą sprawę, czy to gospodarcze podejście, czy jakieś ideologiczne, czy jakieś tutaj prawa nie wiem, LGBT, no bo to też jest głośny gdzieś tam głośny case. Czy jeżeli chodzi o jakąś politykę zagraniczną, tam po prostu faktycznie dzieją się te debaty nad to, na co też ludzie chcą yy, znać poglądy tych swoich kandydatów. No bo kurde, jednak ci ludzie mają przez kolejne kilka lat prowadzić ich życie za rączkę, nie? Różnymi tutaj przepisami, ustawami i tak dalej. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. Na razie to się tam rozwija. Dopiero pierwsza debata, tych debat jeszcze na pewno będzie u nich sporo. No i to jest ten artykuł z mani.pl. Pandemia postawiła ten rynek na głowie. Nawet 10 tysięcy mieszkań czeka na najemców w samej Warszawie. Przeczytam tutaj tylko wstęp. Przegranymi pandemii są właściciele mieszkań na wynajem. Od marca mogą już tylko wspominać, jak to telefony ulwały się po 5 minut po tym, jak opublikowali ogłoszenie. Obecnie znalezienie najemcy nie tylko wymaga czasu, ale też zejścia z ceny do poziomu, który od niedawna, do niedawna wydawał się im nie do zaakceptowania. Sprawa wygląda tak. Ja szukałem mieszkania z półtora roku temu na wynajem. Albo już więcej, nawet z dwa lata temu, i to wyglądało dosłownie tak, jak tu opisali. Ktoś wrzucał mieszkanie, trzeba było non-stop odświeżać albo mieć alerty powłączane, że jeżeli fajne mieszkanie się pojawiło, dzwoniło się i nawet po pięciu minutach mieszkanie już było na przykład zajęte. Ja tak z, chyba trzy mieszkania przegrałem, że tak powiem, w wyścigu szczurów, Fajne mieszkanie, dzwonię, telefon. Zajęte, zajęte, zajęte. Udało mi się tak samo tutaj yy, to mieszkanie, które, które wynajmuję teraz, wynająć, ale to też chwilę po tym, jak zostało dodane dosłownie na portal ogłoszeniowy, bo wtedy trwała bonanza. No a teraz widzę, jak sobie tak ostatnio przeglądałem te oto domy, eliksy i tak dalej, że widzę mieszkania te same na wynajem od miesiąca, od dwóch, od trzech miesięcy. Te same oferty cały czas wiszą i faktycznie nie są wynajmowane. Aczkolwiek. W tym artykule tutaj jest napisane, że 10 tysięcy mieszkań, że ceny spadają. No, bo najemcy teraz wiadomo, że lepiej zejść z ceny 2-3 stówy, niż mieć przez 3 miesiące w ogóle nie mieć lokatora tam, a jednak płacić czynsz i tak dalej, nie? Natomiast pod tym artykułem, ten artykuł był też opublikowany na Facebooku, gdzieś tam na jakichś grupach i tak dalej, znalazły się osoby mieszkające w Warszawie, studenci lub osoby, które tam już po prostu są po studiach i szukają jakiegoś swojego lokum lepszego niż życie w akademiku. I piszą, że no, nie widzą za bardzo tych, tych spadków cen. Widzą, że czasem o stówkę, o dwie stówki ktoś szedł, ale jak za wynajem macie dać 32800, to to nie jest jakaś gigantyczna różnica, nie? Te 200 zł tak naprawdę. Wiadomo, że w skali roku to jest jakiś pieniądz, ale to nadal jest dużo za wynajem mieszkania. Oczywiście, wiadomo, Warszawa, inne stawki i tak dalej, ale osoby, które właśnie tam się wypowiadały, mówią, że one śledzą i szukają tych mieszkań i te ceny faktycznie nie chcą spadać. Trzymałem. Jakby studenci tam wypowiadali się też, że oni czekają do samego końca, aż teraz do końca września, aż ten październik się rozpocznie. Jeżeli postarają się jeszcze, niektórzy tam pisali, wytrzymać miesiąc, czyli cały październik, no i wynajmujący zobaczą, że nie ma chętnych na wynajem, no to spuszczą scenę, nie? Zobaczymy, czy aż tyle będzie osób myślących podobnie, właśnie jeżeli chodzi o te osoby, które szukają mieszkania, żeby ten czas przetrzymać, bo nie każdy ma rodzinę. Czy to na obrzeżach Warszawy, czy w samej Warszawie, żebym mógł tak czy siak dojeżdżać sobie tym autobusem na studia. Problem na przykład w Katowicach jest taki, że wszystkie praktycznie uczelnie będą miały nauczanie zdalne. No i tutaj, tutaj wynajmujący faktycznie mogą mieć problem z znalezieniem osób chętnych na, na wynajęcie czy to pokoju, czy całego mieszkania. Zresztą mam osoby, które wynajmują mieszkania w Katowicach, posiadają kilka mieszkań, no i mówią, że te małe mieszkania jeszcze jako tak schodzą, ale te duże niestety stoją puste. Także Internet mówi jedno, tak jak tutaj widzicie. Rzeczywistość mówi jedna, a ja tak czy jak uważam, że to, to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo indywidualne, bo jeżeli mieszkanie jest fajne w dość dobrej cenie, to i tak ktoś to wynajmie i tak. A jeżeli jest tam, jak to często widać, PRL po prostu, meble z lat 80-tych, 90 a cena horrendalna, no bo tam rok temu to schodziło, bo nie było mieszkań, no to brali co, co dawał rynek po prostu. No to teraz takie mieszkania niestety postoją, aż nie zostaną, chociaż troszkę podremontowane, czy tam chociaż trochę mebli zostanie wymienionych z czasów PRL na chociaż te ikeowskie, nie? No zobaczymy. Ciekawe, ciekawe jak to w tych mniejszych miastach trochę wygląda, gdzie, gdzie ten rynek mieszkań jest trochę mniejszy, bo, bo w dużych miastach ok, może to tak być jak tutaj napisali, ale w mniejszych miastach ciekawe jak to wygląda. Dobra, także przejdźmy do medytium tego odcinka, bo wysłaliście bardzo dużo reflinków na Discordzie, za to zostajecie upominani i tych reflinków. Nie wolno wysyłać jak jest to napisane w regulaminie, szczególnie do skamów. Do skamów, bo przygotowałem sobie tutaj zdjęcie, już go szukam, gdzie ja to zapisałem. Jest, ok. Mam przygotowane to zdjęcie, jest to zdjęcie z Uniswapa, z Discorda Uniswapa. Chodzi o ten cały Juni AirDrop V2. Jest tutaj informacja, wchodzicie na ten telegram, musicie się dodać do dwóch albo trzech kanałów no i podać swój adres tak naprawdę itilium, no i zbieracie 8, od 8 do 13 uni tokenów na dzień. Natomiast jak zapraszacie kolejne osoby, no to możecie tych osób nazbierać mnóstwo i wy tych tokenów też dostajecie. I jak uzbieracie 400 tokenów, to możecie je sobie wypłacić. Jest osobny kanał na telegramie Uniswap Payment, gdzie są pokazane. Adresy oczywiście nie całe, że ktoś tam wypłacił 400 tokenów, 1300, 5000 i tak dalej, nie? Ale działa to na tej samej podstawie, co te wszystkie YouTube wideła śmieciowe o Vitaliku, o innych tych CZ i tak dalej, gdzie tam wpadł 10 i trilion dostaje 20 i są pokazane transakcje jakieś, że dochodzą do skutku. A to nie jest żadna transakcja, jeżeli już tam jakieś transakcje się pojawiają, to z kamer do skamera wysyła po prostu, żeby napędzić sztuc sztuczny ruch, że niby tam te wypłaty wpadają. I zapytałem się i na Twitterze Napisałem i na Twitterze tutaj yy, O widzicie ktoś tam mi o Coin mi polubił Twitter, o kurde, ich, z nimi to już dawno nie rozmawiałem, a kiedyś o nich zrobiłem film. Hmm. Zapytałem się na Twitterze, wysłałem im wiadomość tutaj, tak samo, że zbieram informacje, zbieram informacje po prostu o tym, o tym projekcie. Napisałem na Discordzie, w końcu na Discordzie u nich odpisali mi na tą moją Pytanie, czy Uniswap AirDrop V2 jest kolejnym skamem? I odpisał mi gościu, że tak, to jest skam. Więc widzicie, że macie tu potwierdzenie z ich Telegrama, że po prostu ten AirDrop jest nic nie niewarte i tych pieniędzy nigdy nie będziecie mogli wypłacić. Jeżeli ktoś z Was wypłacił tą kasę w jaki, jakimś cudownym sposobem, dajcie mi znać, prześlijcie transakcję. No i w ok, wtedy odpukam te słowa. Natomiast według mnie na 99% jest to skam. I dlaczego to robią? Po co im to, jeżeli nie wypłacą tych pieniędzy ludzie, tak? Ano po to, że na tym telegramie jest teraz 100 koła osób, na drugim telegramie jest 50 tysięcy osób, jest drugi SCAM, Yusuf bot. tu też jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Musicie na tym drugim pofollowować chyba ich na Twitterze, na jakimś tam kanale i tak dalej. I co się wtedy z takimi kontami dzieje? Zmieniałem nazwy, na jakiś czas są zablokowane te osoby, kanały są zablokowane, jeżeli chodzi o pisanie i tak dalej duża część osób sobie powychodzi, część pozapomina, a nagle Wam się na telefonie pojawia, na telegramie o, jestem zaproszony i w ogóle jestem członkiem jakichś 10 kanałów, które w... nie wiem o co chodzi w nich i jakiś projekt nagle sobie taki kanał kupuje. Nie są to przeważnie legitne projekty, przeważnie to są jakieś kolejne skamy i tak dalej po prostu, które kupują sobie bazę osób, legitnych osób, no bo jednak na telegramie jak się logujecie, to musicie mieć numer telefonu potwierdzony. No i kupują, o kurde, sorry, i kupują po prostu takie telegramy czy takie twittery, żeby później je wykorzystywać do kolejnych skamów i mieć już grupę odbiorców w ręku po prostu, tak. Więc bardzo na to uważajcie. Uważajcie tak samo na takie podróby, jak tutaj jest napisane w artykule. junimyślnikedrop.io. Teraz ta strona wygląda już tak. Natomiast polega ona na tym, że wpisujecie tam wasz adres ETH, OK, potwierdzacie, przechodzicie do kolejnej strony i tam jest napisane, żebyście dostali te tokeny, to musicie wkleić swój private key, nie? No puknijcie się w głowę. Nigdy nie podawajcie nikomu swojego klucza prywatnego ani SEEDa, bo po prostu wyczyszczą wam do zera konto. Czy to się tyczy MetaMaska, czy jakiegokolwiek innego portfela. Nigdy, nigdy, nigdy nikomu, nawet mi nie podawajcie, jakby ktoś chciał. Nie biorę od was żadnych kluczy prywatnych ani SEEDów. Także uważajcie bardzo na te skamy. Jest to potwierdzona info, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś z tego coś wypłacił, to dajcie znać, ale osobiście w to przynajmniej nie wierzę. No i pamiętajcie, żeby follow'ować Twittera i dać subskrypcję i lajka like pod filmem. Zerknijmy jeszcze tylko na cenę Baidao, Odświeżmy. Ponad 3 centy, 3,5 centa, uch, ATH było dzisiaj, dzisiaj było, nie, tu pokazuje 25,357 a tu było 358, no jeszcze tego chyba nie szczytało, oni to co jakiś czas szczytują tą cenę, no ale ogólnie jesteśmy na ATH, jeżeli chodzi o Bajdao, przynajmniej na CoinGecko, yy, więc no fajnie, no 250% na plus w tym momencie, jakby ktoś chciał tu wypłacić, więc nadal powtarzam, jak ktoś się boi, ktoś nie wierzy w projekt. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o Bajdao, napisali wczoraj na Telegramie, to pisałem w komentarzu pod wczorajszym filmem, że do 20 października osoby, które nie odebrały jeszcze tokenów Bajdao, mają czas, żeby te tokeny odebrać, po 20 października jest koniec przyznawania tych tokenów i tokeny, które nie zostały odebrane i tam ta zbędna ilość tokenów wyprodukowanych zostaną spalone, także ponad 2 milionów z tego co tam mówią będzie tych tokenów spalone i ja wrzucałem nawet na Telegram, znaczy nie na Telegrama tylko na Discorda, w ogóle chcę Wam powiedzieć, że jest coś takiego jak Discord o Polska, Ktoś to chyba od nas stworzył jest taki jest taki Discordik właśnie Bajda Opolska i tam są informacje tylko w tym temacie i właśnie tam wrzucałem wczoraj też informacje z, 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 z ich telegrama, już wam ją wyszukuję, gdzie napisali właśnie, że maksymalna ilość tokenów to będzie 1. chyba .9, 9 miliarda tokenów. Gdzieś to wklejałem tutaj. No nieważne, ma być niecałe 2 miliardy tokenów, także. Te tokeny, jeżeli jeszcze ich nie odebraliście, odbierzcie ja Wam nie pomogę, bo nie wiem, mi to normalnie przeszło, od razu je dostałem, tak o, piszcie do nich na telegrama, na ten ich nowy mail supportowy i tam niech Wam pomogą, tylko róbcie to jak najszybciej, bo czas minie, obudzicie się za dwa tygodnie i będzie po prostu za późno, nie? Dobra, wszystko w tym filmie, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, jak się pomyliłem, to sorry, Alfa omegą nie jestem. W ogóle patrzcie co dostałem, nie wiem czy to widać, muszę zobaczyć sobie na pogląd, podgląd. Ledger Nano X, Ledger Nano X dostałem od firmy Ledger, skontaktowali się ze mną i dostałem na testy, żebym po prostu na kanale wam powiedział troszkę o bezpieczeństwie w temacie kryptowalut, pokazał wam jak ten Ledger Nano X działa, jak możecie zabezpieczyć swoje kryptowaluty w takiej postaci. Oczywiście będą tam ode mnie z racji tej współpracy, jakieś tam zniżki, jakieś tam informacje będziecie dostawali szybciej, jeżeli chodzi o tokeny, które na przykład będą dodawane do ledgera albo coś takiego. Także myślę, że ta współpraca też wyjdzie dla Was na dobre. Niestety jeszcze mi się nie udało wynegocjować drugiego takiego ledgera, żebyście Wy mogli też dostać go w jakimś konkursie u mnie, ale może jeszcze się tutaj, jeżeli współpraca będzie owocna, to jeszcze się uda wynegocjować jakiś sprzęcik i Wy taki, takiego ledgera po prostu dostaniecie. Dobra. No, także chyba już tyle na filmie. Widzimy się po prostu w następnych materiałach na kanale albo na Discordzie. Nalka.